Człowieku, weź zwolnij. Nasz Bóg jest Bogiem wcielonym. To znaczy, że jest Bogiem obecnym tutaj między nami. Stworzył świat i nie zostawił go, nie poszedł sobie gdzieś, tylko jest tutaj, w tym świecie. Podtrzymuje go. I stał się wcielonym, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas po to, żeby być bardzo blisko, być w naszym życiu, w tym, co przeżywamy, żeby być tu obecny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Ćwiczenia, które chcę wam zaproponować, to są ćwiczenia, które prowadzą krok po kroku do spotkania Boga w swoim sercu, w swoim wnętrzu, do tego, żeby usłyszeć Jego głos, poczuć, doświadczyć Jego obecność. To jest krok do twojego wnętrza, żeby poczuć to, co się w tobie dzieje, zatrzymać się nad tym, posłuchać tego. To jest pierwszy krok. I zrobisz ten pierwszy krok, zrobisz drugi i trzeci. I wejdziesz coraz głębiej, aż dojdziesz do miejsca, w którym jest Bóg, w którym jesteś ty prawdziwy, ty prawdziwa. Spotkasz siebie i spotkasz Boga. Jeżeli siedzisz z tą kawą i cię nosi, i masz już dość i najchętniej to byś wzięła tą kawę i wyrzuciła gdzieś za siebie, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że doświadczasz czegoś, coś się w tobie dzieje. Ćwiczenia, które robimy i które wam proponuję, są ćwiczeniami, które poprowadzą was w głąb waszego serca. To znaczy, doprowadzą was do miejsca, w którym możecie Boga usłyszeć. To jest wnętrze. To są odczucia, które w was się rodzą. Zaczniemy od odczuć bardzo powierzchownych, czyli zmysły, smak, dotyk. Zejdziemy coraz głębiej, przez emocje, uczucia, do doświadczenia Boga. Smakowanie kawy to jest pierwszy krok. Chcesz pójść dalej? Zapraszam.